Szachy. To w ostatnim czasie gra ciesząca się niesamowitą popularnością. To dzięki niej uczymy się logicznego myślenia, koncentracji, ale i dzięki tej grze poprawiamy swoją pamięć. Ale to nie wszystko. Osobiście uważam, że dzięki tej grze możemy poznać lepiej, kim jest Pan Bóg oraz jak budować z Nim prawdziwą i głęboką relację. Popatrzmy więc na dzisiejszą Ewangelię z perspektywy tej królewskiej gry. Zobaczmy, czego możemy się od niej nauczyć. Po pierwsze, uczymy się, że w budowaniu relacji z Chrystusem ważna jest wolność. Szachy to gra ludzi wolnych. Gdy ktoś zaprasza nas do gry, w wolności możemy odmówić, ale również i w wolności możemy przyjąć to wyzwanie. Gdy rozpoczynamy grę i robimy pierwszy ruch, cierpliwie czekamy na odpowiedź przeciwnika. Nie wykonujemy kilku ruchów od razu, jak również nie wykonujemy tych ruchów za naszego przeciwnika. Dzisiejsza Ewangelia mówi również o wolności. Oto Chrystus poleca swoim uczniom, aby przeprawili się na drugą stronę jeziora. Ale to nie tylko proste polecenie do zmiany miejsca, ale zaproszenie do głębokiej relacji z Chrystusem, do wypłynięcia na głębie swojego życia. Również w naszym życiu ważna jest wolność. Być może w naszym życiu nie dostrzegamy działania Pana Boga. Być może jest On według nas nieobecny. Ale może rzeczywiście jest tak, że to Chrystus wykonał już swój pierwszy ruch i teraz czeka na naszą odpowiedź, abyśmy w wolności wykonali ten pierwszy ruch. Po drugie, uczymy się poświęcenia. Gdy gramy w szachy, niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której aby wygrać, musimy coś poświęcić, musimy coś chwilowo stracić. Dzisiejsza Ewangelia mówi dużo o stracie. Oto uczniowie wypływają na jezioro i nagle burza. Uczniowie, zlęknieni, wystraszeni, tracą wiarę w moc Chrystusa. Ale paradoksalnie ta utrata wiary stwarza przestrzeń do działania Chrystusa. Stwarza przestrzeń, aby Chrystus mógł zadziałać i pokazać uczniom, jak bardzo Mu na nich zależy. W naszym życiu również ważne jest poświęcenie. Być może tracimy w naszym życiu wiarę. Być może musimy coś poświęcić, ale pamiętajmy, że Chrystus w tym braku, być może w tej beznadziei, chce zadziałać i umocnić naszą wiarę. I po trzecie, dzięki tej grze uczymy się, jak ważna jest współpraca. Nawet najlepszy gracz nie wygra partii, gdy gra tylko jedną figurą. W tej grze bowiem istotną rolę odgrywa współpraca figur, które razem współpracują, aby dać zwycięstwo. W dzisiejszej Ewangelii widzimy również współpracę uczniów. Oto wspólnie, razem z Chrystusem wypływają na głębie. A gdy pojawia się problem, burza, to wspólnie szukają rozwiązania. To wspólnie wołają do Chrystusa i proszą Go o pomoc i ratunek. Czyż i w naszym życiu nie powinno być tak? Czyż i w naszym budowaniu relacji z Chrystusem nie powinniśmy brać z tego wzoru? Być może mamy burzę w naszym życiu, pojawia się jakiś problem. Pamiętajmy o tym, że są obok nas inni. Dajmy im pomóc sobie. A gdy sytuacja się odwróci i ktoś obok nas będzie potrzebował pomocy, to pamiętajmy, dzięki tej ewangelicznej scenie, że i my mamy innym pomagać i prowadzić do Boga. Moi drodzy, nasze życie łudząco przypomina partię szachów. To w dużej mierze od nas i od naszej współpracy z Bogiem zależy, kim będziemy. Być może jesteś teraz jak ten mały pionek, nic nieznaczący, nic nie osiągnąłeś w życiu. Ale pamiętaj, że w odróżnieniu od tych innych figur możesz awansować i stać się najlepszą figurą. Możesz stać się takim hetmanem. Chrystus zaprasza cię, abyś w Jego relacji
kierował się wolnością, poświęceniem i współpracą. A dzięki temu staniesz się taką piękną figurą, która na polach, która na czarno-białych polach ludzkiego życia będzie przynosiła radość, pokój i nadzieję wszystkim ludziom dookoła. Czy jesteś gotowy na to, aby odpowiedzieć na zaproszenie Chrystusa i wykonać ten pierwszy ruch?